Tomasz Gębala, Tomek, dobry występ, ale zespół polski dzisiaj stracił 2 punkty. No, straciliśmy 2 punkty u siebie w domu, więc no, nie ma co tu rozmyślać, czy dobrze zagrałem, czy nie. Przegraliśmy to, przegraliśmy i tylko to się liczy. No, zniszczyli nas, nie można tu, nie ma co tutaj dużo mówić na ten temat. Po prostu byli przed meczem bardziej skoncentrowani od nas i niestety nie udało się ich dogonić w drugiej połowie. A w przerwie jakie wskazówki, jakie uwagi trener wam przekazywał? Żeby zacząć grać odważnie, twardo walczyć i pokazać serce na boisku. To było najważniejsze, żeby właśnie wyjść na tą drugą połowę i zacząć w obronie walczyć i pokazać to, co potrafimy. Wynik mówi sam za siebie. Nie ma 37 bramek, to nie była dobra obrona. Ty po raz pierwszy chyba grałeś, tutaj mówimy o Polsce, przy takiej hali tak wypełnionej praktycznie do ostatniego miejsca, tak 10 tysięcy kibiców oglądało wasz mecz. W Polsce pierwszy raz grałem przy takiej hali i to było niesamowite przeżycie. Jeszcze w moim rodzinnym Trójmieście to dodało jeszcze trochę większy dreszczyk emocji. A ty czujesz, że następuje taka zmiana pokoleniowa właśnie, że ty, Krzysiek Łyżwa, Adrian Nogowski wkrótce będą jakby na was ten ciężar gry. Nie mówię, że to będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, no ale ten moment w końcu nastąpi. No, można to zauważyć. Stara gwardia, która zdobywała wicemistrzostwo świata w 2007, już powoli odchodzi. Niewielu zawodników z tamtego składu zostało. I z czasem myślę, że ta zmiana będzie musiała nastąpić. Czy to ze mną, czy z kimś innym. Nieważne, ważne, żeby Polska wygrywała. A ty czujesz się na siłach, że właśnie ty będziesz tym w końcu podstawowym zawodnikiem? Na siłach? Chciałbym być takim podstawowym zawodnikiem. To jest marzenie, no. Nie wiem, zrobię na pewno wszystko, żeby być tym zawodnikiem.